oddziale zewnętrznym w Potylicach odbywa karę pozbawienia wolności skazany Sakielski Grzegorz, syn Henryka, urodzony 3 września 1964 roku w Toruniu. Odbywa karę z artykułu 208, to jest za kradzież, wymiar kary rok i 2 miesiące. Poza tym 8 miesięcy za handel narkotykami. Analizy tutaj, załóżmy, tych wniosków i opinii, możemy przytoczyć tutaj wnioski w tej chwili, że u skazanego Sakielskiego Grzegorza stwierdzono osobowość psychopatyczną z cechami socjopatii i toksomanią środkami odurzającymi. Pokrywa to się po prostu z tym faktem, że, jak już wspomniałem, skazany przed osadzeniem spożywał narkotyki. Wspaniały odjazd, wiesz, pod środku, który jest nieporównywalny do niczego zupełnie. I wiesz,
pogłębiało to przyjaźń, wszystko. No, było nam ze sobą wspaniale, grało się niesamowicie. Bo wiadomo, narkotyki niszczą i tak dalej, ale samo ich działanie to jest przecież rzecz tak wspaniała, że naprawdę nieporównywalna z niczym. Grzegorz nosił kolczyki, nie wiem, dwa chyba miał w uchu. I to coś takiego, bo to było na bulwarze filadelfijskim, tam ich kilku było, tych panków. I wtedy właśnie patrol szedł milicyjny i przyczepił się do nich za sam wygląd po prostu, za wygląd. Bo oni normalnie, wiesz, szli, rozmawiali. I właśnie wtedy jeden z gliniarzy zerwał Grzegorzowi kolczyki z ucha, także mu tam rozerwał porządnie to ucho. I tylko dlatego, że po prostu tak dziwacznie wyglądali. Przede wszystkim, wiesz, on powinien być leczony. Można by go było wsadzić w momencie, gdyby on już był zdrowy. To jeżeli naprawdę byłoby to takie przewinienie, że należałoby mu się to, ale nie wiem, to prawo jest po prostu za surowe, bezsensowne. Zapomina się o tym, że prawo powinno być dla ludzi, a nie przeciwko nim. Nawet ci, którzy popełniają przestępstwo, powinni być tak karani, żeby ta kara miała jakiś sens. A to jest po prostu tylko zmiana otoczenia, nic więcej. I to jeszcze na gorsze. Na gorsze i w ogóle to jest bez sensu. Stworzyliście swój kult. Wasze bohaterstwo było zawsze okrutne. Wasz kult zabija niewinnych ludzi. Wasz kult zabija niewinnych ludzi. Wasz kult zabija niewinnych ludzi. Wasz kult. Wasz kult. Wasz kult. Niestety, jak ktoś stawia tylko na huty i to wielkie, nie? No to tak to jest. To nie ma miejsca na małą gitarę, no.